Nowy rok szkolny, ale i przygotowania do wyborów. Zaczyna się gorący wrzesień i o tym będzie rozmowa Ja, Małgorzata Kupińska. witam Państwa. A moim Państwa gościem jest Marcin Ociepa, wiceminister obrony narodowej, poseł na Sejm, no i oczywiście też kandydat do Sejmu Lista Prawa i Sprawiedliwości, ale w Stowarzyszeniu od nowa. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Panie Ministrze, no zaczęłam od tego, że przecież rok szkolny, bo był Pan, ten dzień był bardzo gorący, bardzo długi. Był Pan na uroczystej inauguracji w Szkole w Brzegu, w Zespole Szkół Budowlanych, gdzie rusza certyfikowana klasa wojskowa. Tak jest. Pana to cieszy, że te klasy bardzo. kolejne powstają? <noise> bardzo mnie to cieszy, bo ja też odpowiadam w Ministerstwie Obrony za wszystkie programy proobronnościowe, czyli za e, m.in. oddziały przygotowania wojskowego, branżowe oddziały wojskowe, program budowy Strzelni, czyli wszystkie projekty, programy, które mają służyć temu, żeby wojsko było blisko społeczeństwa, żeby po pierwsze było nam z kogo wybierać, jeśli chodzi o kandydatów do wojska, a z drugiej strony, żeby też obywatele mieli poczucie, że wojsko jest blisko nich, że ich broni na co dzień, że to jest także bardzo trakcyjny pracodawca. Gdzie są, do, są dobre zarobki, świetny zespół i coraz nowocześniejszy sprzęt, na którym można pracować, bo to jest ważne dla młodego człowieka, który zaczyna swoją karierę zawodową. A takie oddziały przygotowania wojskowego, jak ten otwarty w zespole szkół budowlanych w brzegu, no, są takim najlepszym miejscem, gdzie ten młody człowiek, ucząc się, realizując normalną podstawę programową, może być także pod opieką instruktorów wojskowych, w tym przypadku z jednostki patronackiej z Pułku Brzeskiego, saperów. I kształcić się też na ewentualnie przyszłego żołnierza. Mówię ewentualnie, bo absolwenci tych klas wybierają różne zawody, ale zawsze sobie chwalą kompetencji, które nabywają w tych klasach. Tak, pani dyrektor szkoły mówiła mi, że nie ma żadnego problemu, by zapełnić te klasy. A przecież z drugiej strony mówi się często o tym, że młodzieży się nic nie chce, młodzież jest leniwa, młodzież nie ma ambicji, nie ma aspiracji, a tu jednak też w takim patriotycznym duchu oddają się temu wychowaniu. Tak, to jest tak, że nawet jak wybucha wojna na Ukrainie, to ja zawsze powtarzam, że wojna oddziela chłopców od mężczyzn. I na niektórych działa paraliżująco, jak, jak kryzys, jak sytuacja, gdzie trzeba komuś ratować życie, a u innych wyzwala pokłady energii, empatii, e, poczucie odpowiedzialności za innych i, przywód, i, i, i rolę przywódczą. W związku z tym tutaj mamy do czynienia z ludźmi młodymi, którzy chcą czegoś więcej, chcą czegoś więcej, bo oni oprócz tej, tego, tej podstawy programowej, decydują się dobrowolnie założyć mundur, poddać dyscyplinie, hierarchii, pracy zespołowej i to będzie pięknie owocować w ich życiu, dlatego ja zawsze wspieram i organizacje harcerskie, sam jestem instruktorem harcerskim, i właśnie klasy mundurowe, i Ochotnicze Straże Pożarne, wszędzie tam, gdzie młody człowiek ma takie poczucie, że jest od tego, żeby służyć innym, żeby służyć bliźnim. I w tych klasach naprawdę można mieć świetne kompetencje, które później każdy pracodawca będzie sobie bardzo cenił. Założenie munduru zmienia? Na pewno, dlatego że na początek to jest ty prestiż, ale jednocześnie świadomość, że za tym, się wiąże, za, za, za tym idą konkretne zobowiązania. Ten mundur trzeba umieć nosić, trzeba umieć go szanować. Pewnych rzeczy nie wolno robić w mundurze, a jednocześnie on jest symbolem takiej przynależności do szerszej drużyny, zespołu, ludzi, którzy sobie nawzajem mogą na, na sobie przepraszam polegać. Jednocześnie ci, którzy patrzą z boku na kogoś w mundurze, wiedzą, że mogą na niego liczyć, no to to jest olbrzymie zobowiązanie. Jak ja idę po cywilnemu, czy pani redaktor, no to jesteśmy obywatelami, a jak widzimy kogoś w mundurze, to wiemy, że to jest ktoś, do którego możemy się zwrócić po pomoc, czy to jest policjant, strażak, czy właśnie żołnierz. I ci młodzi ludzie czują też ten wzrok na sobie, a więc także odpowiedzialność. Tak, zwłaszcza, że no, żyjemy w trudnych czasach i rozmawialiśmy o tym wielokrotnie przy tym stole, że przecież Polska wymaga wzmocnienia i cały czas się to robi. Tak, no tutaj oczywiście demograficznie. Polskę stać na 300 tysięczną armię, bo niektórzy pytają, czy nas stać na realizację tego celu, o którym my mówimy. Więc w sensie demograficznym stać. Ale my chcemy utrzymać służbę w wojsku polskim jako służbę orterze, takim wyjątkowym, elitarnym, czyli żeby najlepsi szli do wojska. No a do tego musi być wielu chętnych, żebyśmy mieli z kogo wybierać. Więc bardzo nam zależy na tym, żeby było jak najwięcej chętnych. Żeby rozwijać tego typu programy, które sprawiają, że wielu młodych ludzi odkrywa swoje powołania na przykład do służby ojczyźnie właśnie w wojsku polskim. Ale także tutaj i policji, i Straży Pożarnej, i Straży Granicznej, bo te służby też później w sposób naturalny czerpią z, tych, z dorobku tych klas mundurowych. Teraz temat drugi naszej rozmowy, no i numer drugi na liście o polskie Prawa i Sprawiedliwości, ale też dzisiaj przedstawił pan kandydata na senatora. Tak, tutaj razem z, wystąpiliśmy z panem profesorem Marciem Lorencem, czyli rektorem Politechniki Opolskiej. I zacznę od niego, bo bardzo się cieszę, że udało się namówić pana profesora do startu w wyborach. Co nie jest proste, co nie było proste, dlatego że pan rektor Lorenc nie jest politykiem. Wszyscy go znamy jako menadżera, naukowca, profesora, rektora Politechniki Opolskiej, który z sukcesami prowadzi naszą opolską Politechnikę, a jednak zdecydował się wystartować w Jakich argumentów do pan użył? Przede wszystkim podstawowego, w które sprowadza się do tego, żebyśmy wszyscy pamiętali, że Opola jest miastem akademickim i Opolszczyzna jest regionem akademickim. I my potrzebujemy dzisiaj tej świadomości, że Opol będzie albo miastem akademickim, albo powiatowym. A żeby było akademickim naprawdę, nie tylko z instytucji, ale faktycznie, to my potrzebujemy, żeby jak najwięcej przedstawicieli środowiska akademickiego reprezentowało nas w Sejmie czy Senacie. Ja sam jestem przecież urlopowanym nauczycielem akademickim z Uniwersytetu Opolskiego. Pan dyrektor z Politechniki Opolskiej, jestem urzędującym rektorem. Jest to też nawiązanie do tradycji, bo przecież. Mieliśmy i senatora, profesora Stanisława Nicieje, rektora Uniwersytetu Opolskiego. Mieliśmy rektora, profesora, senatora Piotra Wacha z Politechniki Opolskiej. Profesor więc, Simonides. Profesor Simonides, ale tu mówimy o tych rektorach stricte, no. prawda? Bo, więc jest to nawiązanie do takiej, takiej tradycji, że nas w Senacie reprezentuje przedstawiciel świata akademickiego. I ja, mi bardzo ta tradycja odpowiada, i dlatego bardzo się cieszę, że naszą pracę. Naszą polityków pracę w Sejmie będzie recenzował, czasem poprawiał. Być może pan profesor Marcin Lorenz, jeśli tylko mieszkańcy Opola i Powiatu Opolskiego mu zaufają. Ja, jako były przewodniczący Rady Miasta Opola, jako samorządowiec tego miasta i od urodzenia Opolanin, serdecznie zachęcam do, do, do poparcia tej kandydatury, właśnie apolitycznej, maksymalnie. Akademickiej, profesjonalnej, merytorycznej, a minimalnie politycznej, właśnie dlatego, że takiego senatora potrzebujemy. To lobbowanie nam się przyda, mówiąc kolokwialnie. Ale rzeczywiście, ponieważ tutaj rywalizujemy z, 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 z wieloma środkami, nie tylko w tym sensie akademickimi, z innymi regionami, z innymi miastami. I mądry senator z autorytetem profesora i rektora uczelni wyższej jest olbrzymim wzmocnieniem dla tego procesu. Więc jednym słowem absolutnie, no, można powiedzieć tak trochę żartem, bo tu Marcin i tu Marcin, żeby 15 października głosować na Marcina do Sejmu. Tu na do Marcinów, no właśnie, no, ale no pozy pozycja numer dwa, jak pan się z tym czuje? To jest oczywiście wyróżnienie i zobowiązanie. Natomiast ja staram się pracować na co dzień tak samo, to znaczy ja przez cztery lata pracowałem bardzo intensywnie, byłem blisko mieszkańców i ta kampania cieszę się, że będzie trwała krótko, bo mówiąc szczerze ja nie Zaczyn... lubię kampanii wyborczych. I Jest coraz trudniejsza i pewnie będzie brudna. Proszę zobaczyć co się działo. Pan Witold Zębaczyński mówi na przykład, że czuje, że to co się zdarzyło z jego samochodem, jakiś mężczyzna wybił szybę w jego aucie. Że to się stało m.in. przez to, że, że no, rozpoczęła się kampania nienawiści, oskarża o to, czy telewizję, czy PiS. Tak. Ojej, no to akurat w, w, Witold Dzębaczyński jest tym politykiem, który dziwi się, że jak się sieje wiatr, to się zbiera burza. Jak się sieje agresję, to się zbiera przemoc. To jest zupełnie, zupełnie oczywiste. Ja, oczywiście, w stu procentach, całej rozciągłości potępiam jakiekolwiek ataki, i słowne, a tym bardziej fizyczne, na, na kogokolwiek. Na oponentów politycznych i mam nadzieję, że tutaj sprawca zostanie znaleziony. Ale przypomnijmy, że to na tym na, na samochodzie zniszczonym pan poseł Zębaczyński miał ta, wulgarne napisy, które w gruncie rzeczy nawołują do przemocy. W związku z tym też musimy brać odpowiedzialność, brać odpowiedzialność za, za słowa, które wypowiadamy, ale to tym bardziej. My potrzebujemy takich polityków, którzy łączą, którzy budują i którzy jeśli walczą to walczą o region, a nie z, z, z przeciwnikiem. I takim kandydatem jest i profesor Lorenz i ja się staram być takim politykiem, który właśnie ja to mówiłem dzisiaj na inauguracji kampanii wyborczej, który po pierwsze łączy, bo mamy zbyt dużo podziałów w Polsce i ta moja praca na rzecz zbliżenia rządu i samorządu, właśnie synergii działań na rzecz dobra wspólnego jest niezwykle istotna i potrzebujemy tego w sejmie. Po drugie, który buduje, bo rozmawiamy o konkretnych projektach, które o Opole, całe nasze województwo potrzebuje. I tutaj no, można zrobić tysiąc briefingów, setki happeningów, tylko z nich nic nie wynika. Na samym końcu jest pytanie: czy my mamy kierunek lekarski, czy nie mamy kierunku lekarskiego w Polu? Czy będziemy mieli centrum sercowo-naczyniowe w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, czy, te, czy tego centrum nie będzie? Czy będzie centrum szkolenia Słu służb ratowniczych w Oleśnie, Czy mamy halę przemysłową w Nysie, czy w Brzegu? To są projekty, które albo są w trakcie realizacji, albo zostały już zrealizowane, które ja obiecałem mieszkańcom, moim wyborcom. I to jest polityka, która jest mi bliska. A te emocje to już zostawiam takim politykom jak wspomniany poseł opozycji, tylko tak jak mówię, no tylko z tej polityki nic nie wynika, a ja takiej polityki, mi szkoda czasu na taką politykę, ja polityką zajmuję się tylko dlatego, że, przyno że, że może przynosić dobre owoce dla mieszkańców tego regionu, a to jest mi bardzo bliskie, bo w tym regionie będą żyły moje dzieci. Czyli działanie, działanie i jeszcze raz działanie na najbliższy plan. Tak, to no czas. Te, z, tego, z tego ludzie też rozliczają, więc mam, mam, mam zamiar znowu podsumować ostatnie cztery lata, pokazać, co się udało, pokazać plan na kolejne cztery lata i tak domknąć kampanię. Tak jak mówię, kampania będzie krótka, wbrew pozorom wybory są za chwilę 15 października. A moim Państwa gościem był Marcin Ociepa, wiceminister obrony narodowej, poseł na Sejm RP, Stowarzyszenie Odnowa, ale też numer dwa na liście Prawa i Sprawiedliwości w nadchodzących wyborach. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Spokojnego wieczoru.